Witam serdecznie widzów, witam cię Jacku. Tym razem poważny temat. Tytuł może jest niepoważny, bo daleko od noszy. Pamiętasz ten serial? Nie wiem, oglądałeś go kiedyś w telewizji? Tak, daleko od noszy, niemocnica na kraju miasta jeszcze było. Niemocnica to jest w ogóle bardzo dobra nazwa na szpital, zwłaszcza w dzisiejszym klimacie, który nam przyszykowano. To po czesku, jak Tak, dla tak, tych, tak. którzy. A ci lekarze są różni, bo znamy wspaniałych lekarzy, którzy naprawdę nam bardzo mocno pomagają. No i w tej czasie pandemii są tacy, którzy też gdzieś tam grają swoje role i nie zawsze to jest na korzyść lekarza, znaczy pacjenta, czasami to jest na korzyść finansową, no niestety tego lekarza, jak wszędzie. Ale wykształciła się jeszcze trzecia grupa lekarzy, tych, którzy chcieliby nam pomóc, dysponują ogromną wiedzą i kasują za to potężne pieniądze. Więc trzeba się zastanowić, bo tutaj widzisz, ja popełniłem pewne faux pas przy manifeście Sony, do którego odsyłam w osobnym programie naszym na kanale. I tam zostały włączone reklamy. To trochę faux pas rzeczywiście, bo nie zwróciliśmy na to uwagi i poszło z automatu. Natomiast to nie są jakieś tam pieniądze, o które warto by było kruszyć kopię. Natomiast w momencie, kiedy dzielimy tą grupę lekarzy, pielęgniarek, w ogóle tych wszystkich ludzi, którzy chcieliby nam pomóc, bo to nie tylko są lekarze, to są również ci, którzy zajmują się ziołolecznictwem, naturoterapią, bioenergoterapeutów i tak dalej, no to windowanie ceny w takim momencie naszej cywilizacji jest co najmniej niestosowne. Ja rozumiem, że każdy chce żyć. Ja rozumiem, że do pewnych zabiegów trzeba się przygotować i zabieg może trwać 5 minut czy godzinę, a szykowanie się do niego, a późniejsze oczyszczanie, na przykład w przypadku bioenergoterapii, może trwać godzinami. I ja to wszystko rozumiem, bo ja też to robiłem. Tylko chodzi o pewną uczciwość, żeby to nie było przesadzone. I ta trzecia grupa, ja się zwracam do nich. Bądźcie uczciwi po prostu. Nie musicie budować domów za ludzkie nieszczęście, bo nie trzeba tego tak robić. Po prostu. Można żyć uczciwie i można uczciwie pobierać opłatę za swoją usługę, ale uczciwie, no niech to będzie stonowane. Bo jeżeli idziemy do lekarza i on pobiera za 15 minut porady 200 zł, taki zwykły lekarz, który prywatnie przyjmuje, w porywach do 300 czasami, no to ja rozumiem, że to jest wysoka cena. Ale jeżeli ktoś pobiera 1000 zł za, powiedzmy, godzinę konsultacji, no to wybaczcie, ale to jest na dzisiejsze czasy chyba lekka przesada. To mam taką uwagę, bo wiem, dochodzą do mnie sygnały już od lat, że ta koniunktura rośnie. Zrobiła się taka nisza biznesowa, alternatywna i trzeba o niej wspomnieć uczciwie. Nie możemy tego przemilczeć przy okazji tego programu. I ja ostrzegam ludzi nie przed działalnością tych ludzi, którzy świadczą te usługi, bo to nie chodzi o to. Niektórzy z nich mogą mieć wysokie umiejętności albo bardzo drogie urządzenia, na przykład do Boże, jak to się nazywa? Boże, powiedziałem, Robert, pomóż mi, te co z No wibracji tam. do testowania, jakieś biorezonansy, jest tego bardzo dużo, tych mechanicznych Takie i rezonanse i tak dalej. No, urządzenie musi się spłacić, ma prawo taka usługa kosztować. Ja się nie sprzeczam z tym. Ta inwestycja musi się zwrócić. Tylko niechże to będzie jakieś, no, dla ludzi, no. Bo z jednej strony płacimy ogromne pieniądze na ZUS, którego nie wykorzystujemy, bo przestano nas leczyć. Ten problem też trzeba zaznaczyć tutaj, że on istnieje. Czyli ciągną od nas myto za to, że żyjemy, a nie pozwalają nam na przeżycie, bo z tych usług nie możemy skorzystać. Emerytury też zapowiadają, że nie będzie emerytur. To na kiego grzyba mamy płacić to w ogóle?
No, no z uniosłem ja, przepraszam. Nie, no bardzo dobrze. Mi się podoba właśnie to stwierdzenie, my to od was pobierzemy, ale my to wam nie damy, prawda? Czyli to by się zgadzało. Ja tutaj muszę jakby taki troszeczkę, znaczy takie tło nakreślić, mianowicie to, że my tego wirusa to mamy, on jest, w zależności od naszego poziomu odporności, myślę, że każdy w jakikolwiek sposób go objawowy czy bezobjawowy będzie gościł w swoim organizmie. I tak jak na dzisiaj to możemy stwierdzić, jest to chyba ta forma, o której często mówiłeś, w miarę spokojna. Możemy śmiało założyć, że jeszcze kilka odmian albo mutacji, albo przygotowanych gdzieś tam w szafie, takich powiedziałbym odmian, może leżeć. Więc raczej to nie jest tak, że on nam zniknie. Raczej ten temat dosyć długo będzie wałkowany. Kwestia, jak my do tego podejdziemy, i tu będziemy właśnie chcieli troszeczkę omówić to tło, żebyśmy spodziewali się różnych rzeczy, między innymi tego, o czym będziemy wspominać. Zacznijmy od tego, że koronawirusy znane są od dziesiątek lat. Zostały odkryte i dobrze zbadane w zeszłym wieku. To, co w tej chwili mamy, dostałem taki zdjęcie z książki z poprzedniego wieku. Niestety nie pamiętam, z którego roku, ale spróbuję ci to wysłać, może uda się to zamieścić. Z książki, która jest w oficjalnym obiegu dla studentów i doktorantów medycyny, gdzie opisane są koronawirusy, opisana jest śmiertelność, wręcz zaznaczone, że nie jest to śmiertelność wysoka, tam na pograniczu promili. O promilach to może inny program, ale to jest od zawsze znane. I pamiętasz, robiliśmy taki program Grypo Wróć. Wykorzystano tutaj koronawirusy, które istnieją i istniały prawdopodobnie, no może nie zawsze, ale już od dawna. Rozdmuchano pewną propagandę, przestraszono ludzi, a jak ktoś potrafi przeczytać normalne statystyki, to widzi, że to nie jest jakaś choroba, która zagraża wyginięciu ludzi na ziemi. No to są promile. No. 1,019, no 0,2% jest umieralność z powodu koronawirusów, co potwierdzają dzisiejsze badania. Mało tego, ludzie wysyłają oficjalne zapytania poparte dostępem do wiadomości publicznej, dostępu do wiadomości publicznej, do sanepidów, do ministerstwa i otrzymują na piśmie te dokumenty, że śmiertelność jest taka i taka, no i to się potwierdza z badaniami z poprzedniego wieku, więc właściwie coś takiego jak epidemia czy też pandemia nie istnieje według starych interpretacji, starych definicji. Definicję tą zmieniono i musimy sobie o tym przypomnieć, że to zostało zmienione, żeby móc w tej chwili głosić zgodnie z ich prawdą, że istnieje jakaś pandemia. Moim zdaniem żadna pandemia nie istnieje, bo cyfry o tym nie świadczą. Jeżeli ktoś zechce się ze mną pokłócić albo podać mnie do sądu, to proszę bardzo ze statystykami poczytamy sobie, bo ja akurat statystykę miałem na studiach i ją bardzo dobrze pamiętam. To słusznie to powiedziałeś, dlatego że przy tych 38 milionach te ilości zachorowań i zgonów w porównaniu do grypy, która zniknęła, już omawialiśmy, że tutaj akurat koronka pokonała grypę jednogłośnie i właściwie zniknęła z pola widzenia, czyli po prostu już jej nie ma. No to jest też sukces. Tak, sam przecież miałeś grypę dość ostrą, pamiętasz? Tak, pamiętasz. To mi smakowało buraczkami i pachniało wszystko jak buraczki. A bywały takie objawy i to lata wcześniej, kiedy w ogóle nic nie smakowało, ponieważ nie miało smaku. No to jak miało smakować? A w tej chwili rozmuchuje się ten objaw jako jakiś bardzo niebezpieczny. Co w dobie McDonalda i KFC akurat mogłoby być postrzegane jako pozytywną stronę tych objawów.
czy też żarcia korporacyjnego. Teraz chcielibyśmy przejść jakby do tego etapu medialnego. Pamiętamy ten pierwszy okres, kiedy nam tłumaczono, że to jest no, praktycznie broń biologiczna, że były mutacje, były laboratoria, były nietoperze i potem jak no, uciął nożem, znika ta narracja, a my cały czas podajemy wątpliwość. Dlaczego nie mówimy o tym, czy to zostało zrobione, sprokurowane, w jakiś biotechnologiczny sposób przygotowane jako broń biologiczna, czyli jako eksperyment na ludziach. I teraz zobacz, jak media robią z tego przeogromne szaleństwo. Właściwie to biała rasa zwariowała, żółta rasa się uodporniła, albo są tak, takim ścisłym rygorze, że właściwie nic nie słyszymy o tym. No, bardzo dziwnie to media rozgrywają. Jeszcze mamy zieloną rasę, bo przedstawiana grafika, i tu zaznaczam z całym naciskiem, grafika koronawirusa zwykle jest wyświetlana na zielono. To taki, powiedzmy, tępy żart prowadzącego, ale do tej pory, zacznijmy od tego, do tej pory nie wyizolowano tego wirusa. Nie wiemy, czy on istnieje. Nauka nie podaje nam takich danych, a zapytania oficjalne w trybie dostępu do wiadomości publicznej przychodzą odpowiedzi, które mówią, że nie wyizolowano tego wirusa, więc nie ma nawet podstawy logicznej do tego, żeby ogłosić jakiekolwiek zagrożenie. Nie ma. Nie ma go w żadnym laboratorium. Natomiast prace laboratoryjne, o których też żeśmy przekazywali wiadomości już prywatne niestety i nie możemy posługiwać się nazwiskami, od sąsiadów, którzy pracowali przy tym w laboratorium we Wrocławiu, na Uniwersytecie Wrocławskim dokładnie, które ci pracownicy są zdziwieni, że taka konstrukcja w ogóle występuje, że widzą tutaj ślady inżynierii genetycznej, przyspieszenie pewnych prac. Być może dostali jakieś, bo oni badali białko tak zwane koronowe, czyli te fragmenty białek, które przedstawiane są w grafikach i znowu z naciskiem na grafikę, jako te kolce takie. Czyli nadal nie pracowali nad wirusem, nie wiedzą skąd pochodzi to. Dostali tylko taki fragment badawczy. W dodatku ich opisy badań nawet nie sugerują, że zostało to pobrane z jakiegoś wymazu. Po prostu wzięło się nagle, skądś. Nie możemy wykluczyć zatem, że taki wirus został przyszykowany jako broń biologiczna. Nie możemy też tego potwierdzić w 100%, ale możemy po symptomach troszeczkę połazić i poszukać. Chociażby to, że wirus o tej nazwie został opatentowany z bardzo dokładnym opisem. My żeśmy kiedyś przedrukowali albo podaliśmy link do tego patentu. No więc musimy wiedzieć, że ktoś pracuje nad taką bronią, ale ona nie jest w tej chwili w użyciu. Być może straszy nas się w tej chwili, bo słyszałem takie pogłoski, że w Polsce rozprzestrzenia się angielski wirus. W Polsce rozprzestrzenia się angielski wirus, od kiedy istnieją Anglosasi. To jest prawdziwy wirus. Anglosaska krew, która nas niszczy. Natomiast to, że w tej chwili nam powiedzą, czy to jest angielski, hiszpański, czy tam nowozelandzki, to niczego nie zmienia, bo zwykły słuchacz telewizorni, jedynki, dwójki lub TVN-u albo jakiejś innej niemieckiej stacji, on przyjmuje tą wiadomość, no tak po prostu, no aha, czyli teraz jest angielski. On będzie po angielsku mówił, więc wszystkie druki trzeba będzie zmienić w przychodniach na angielskie, bo przecież wirus musi to rozumieć. A w Biedronce, w Lidlu, w Intermarché i innych obozach pracy niemieckich i francuskich w Polsce trzeba będzie może stosować w innym języku obsługę prowadzić, żeby wirus wiedział, że on tam ma nie atakować, no bo przecież to jest angielski wirus już w tej chwili. No, jak się nie zdenerwować po prostu? Przecież to jest stek absurdów. No i
wracając do broni biologicznej, no nie możemy niestety wykluczyć, że taka sytuacja może zaistnieć, zwłaszcza, że ona była już stosowana wielokrotnie. Natomiast reżimy sanitarne były stosowane przed każdymi wielkimi konfliktami, kiedy to możnowładcy tego świata chcieli ubić jakiś dobry interes, ewentualnie przerzedzić stado, tak jak w ich języku to się mówi. Kolejnym takim ważnym elementem tej całej rozgrywki jest jakby narracja, że jedyne panaceum to jest szczepienie. Dystans, omawialiśmy te ich zalecenia. I teraz to jest najbardziej dziwne, a właściwie dla nich to jest taki samobój, że nic nie mówi się o leczeniu i nic nie mówi się o profilaktyce. My jak mantra to będziemy powtarzać, ale dla wszystkich wątpiących, że coś jest, znaczy dla wszystkich wątpiących i jeśli chcą przekonać tych, którzy są bardzo mocno przekonani, że jest po prostu cudownie i wspaniale i rzeczywiście trzeba słuchać tych mediów, to brak profilaktyki i brak leczenia jest zadziwiającą sytuacją, bo zawsze od samego początku wiemy, że wirusa trzeba przeleżeć, witamina C, czosnek, mleko z miodem, pamiętasz te wszystkie rzeczy. To zniknęło. Oczywiście. Nie ma tej narracji. No i teraz zakładając, albo biorąc pod uwagę, że czeka nas jeszcze może nie jedna, wiele takich fal, a być może jakiś mutant się pojawi, to do tego trzeba wrócić. Niestety trzeba, tak jak powiedziałeś kiedyś, wyrzucić telewizory i zdać się na własną mądrość. I no zwłaszcza telewizory wyrzucić, bo tam mutanty występują. Tak, to jest ten mutant TV. Tak. Tak, to jest ta polska odmiana głupogrypy o korony. Nie wiem, jak to tam nazwać. Czyli teraz, Jacku, jak w ogóle ty widzisz kwestię, nie wiem, może przyszłego podziemia wirusowego? Wiesz co, bo nawiązałeś do sytuacji, w której wspomniałeś o odporności. W książkach dawnych, medycznych, gdzie czytamy o wirusach i koronawirusach, w tym także, jak wspomniałem, dobrze już znanych lata temu, są podawane od razu wiadomości komentujące do istnienia ich, że śmiertelność i zachorowalność na te wirusy jest uzależniona od stanu układu odpornościowego człowieka. Więc i tutaj jest to bezsprzecznie podawane w starej literaturze, więc wszystkich medyków, tych świeżych, którzy pokończyli studia, zachęcam do tego, żeby sięgnęli do dawnej literatury i zaczęli to sprawdzać, bo uczą was rzeczy, po pierwsze fałszywych, chociaż nie w całości medycyny, ale w tym względzie, a po drugie nie dopowiadają pewnych rzeczy, przykrywają pewne wiadomości, żeby w tej chwili nie można było na to wpaść. No i teraz popatrzmy, co z tą naszą odpornością. Wspominaliśmy dawno temu, z pół roku, rok temu w naszych programach o stosunku zawartości minerałów i witamin w jedzeniu w tej chwili, a tym, co mieliśmy w końcówce lat 80. Te badania są dostępne oficjalnie, więc to nawet nie jest podziemie. I widzimy spadek w niektórych przypadkach nawet o 80%. Od 50 do 80% mamy mniej minerałów i katalizatorów, dopalaczy takich, witamin w tym, co jemy. Więc niszczy nas korporacyjne jedzenie. Woda, którą mamy w kranach, jest zatruta. Stąd między innymi, jak zaczęły się upały wielkie w Polsce, nagle, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, rozpoczęła się reklama ogromna w telewizji, w prasie internetowej, że woda w kranach, przynajmniej we Wrocławiu, nadaje się do picia i jest lepsza niż ta woda mineralna w butelkach. Ja nie chcę tutaj silić się na te porównania, bo nie mam jakby podstaw do tego. I jeszcze dodatkowo zachęcano wszystkich restauratorów, jak jeszcze restauracje były otwarte, piwiarnie, jakieś inne tam punkty gastronomiczne, żeby w czasie tych upałów dostarczali wodę dla mieszkańców za darmo w takich tych dzbankach, nie dzbankach, żeby
żeby umieralność z powodu upałów zniknęła. Nie zniknęła, bo to nie o to chodziło, ale, była taka nagonka reklamowa, kryptoreklamowa na tego typu zachowania, tak? Przy założeniu, że dostarczają nam wodę, która nie jest właściwa dla naszego organizmu, z punktu widzenia nowego porządku świata jest to jak najbardziej prawidłowy tryb reklamowy. A w krajach, gdzie woda jest fluoryzowana, tym bardziej, bo przecież fluoryzacja to nie jest pomysł wczorajszy czy przed 10 lat. To jest pomysł, jak się cofniemy do III Rzeszy, dość powszechny i Japończyków, którzy prowadzili swoje doświadczenia medyczne na więźniach, a jeszcze wcześniej trzeba by było sięgnąć do łagrów radzieckich, gdzie te pierwsze doświadczenia na tą skalę były przeprowadzane z oczywistym skutkiem i można się także do tych wiadomości dostać. No to mamy jedzenie i picie, tak? Jako pozbawienie nas odporności. Dalsza rzecz, zasłanianie nam słońca. Już pomijam chemitrals, które były przewałkowane przez wszystkie kanały chyba alternatywne, w tym także nasz, ale w tej chwili ten ktoś, kto się podaje za zbawcę świata, Bill Gates, chce nam zasłonić niebo. I w Szwecji te pierwsze doświadczenia mają się zacząć lub się zaczęły, w tej chwili nie mam świeżych wieści. W każdym razie, jak czytałem o tym, to było to już, że już wprowadzają. No Szwecja nie jest tak daleko. Do tego dodajmy te dziwne mgły, które występują. Bez osadzania się na liściach, czyli bez rosy na przykład, które ja obserwuję. Te obserwacje zostały przez naszych widzów potwierdzone, że rzeczywiście występuje coś dziwnego w powietrzu, co nie da się porównać do tych mgieł, które my znamy z przeszłości. Do tego musimy zdecydowanie z mojej branży dołożyć stan psychiki, ponieważ stan naszej psychiki zdecydowanie wpływa na odporność, ale tutaj mainstream milczy. Tak? Oni nie chcą wiedzieć, nie chcą, żeby ludzie wiedzieli o tym, że pogorszenie stanu psychicznego z automatu powoduje, że nasz układ odpornościowy przestaje działać albo działa nieprawidłowo. A to jest klucz. No i teraz mamy jedzenie, picie, chemitrals, rozsypywanie czegoś w powietrzu, do tego zakaz wychodzenia z domu, czyli no, oczywiście nie w tej chwili, ale do tego zmierza i mieliśmy już taką próbę, gdzie nie wystawiamy siebie na słońce, a wiemy, że witamina D z grupy D nie powstaje bez udziału promieni słonecznych, więc mamy następną kwestię. Do tego zasłanianie jak największej części ciała, czyli poza tym, że nie jesteśmy nudystami na ogół i chodzimy w ubraniach, no to jeszcze szmaty szczelne na twarzy i jeszcze by było dobrze rękawiczki. Tam sugestia na początku tej medialnej pandemii była taka, że koniecznie w rękawiczkach, wystarczy podjechać, do tej pory wiszą na dystrybutorach paliw nakazy, że obsługa tylko w rękawiczkach, a najlepiej jakbyś miał swoje jeszcze. Tak? Także tutaj mamy cały szereg łączących się ze sobą wiadomości. Jak dodamy jeszcze stan psychiki w wyniku straszenia cały czas, no to się oczywiście dzieje od wielu lat. Koniec wojny światowej, uruchomienie telewizji. Właściwie w każdym kraju, w którym została uruchomiona telewizja jakakolwiek po II wojnie światowej, no to co pierwsze było? Wspominki o II wojnie światowej, czyli jak ludzie się mordowali, tak? Czołgi, karabiny, urwane ręce i głowy. Ale jak już był pocałunek, to trzeba było mierzyć Hollywood, czy to trwa 15 sekund, czy 30, czyli czułość, wymiana ewentualnych, nie chcę powiedzieć płynów ustrojowych, żeby za szeroko nie poszło, ale to, że my ze sobą rozmawiamy, w pewnym sensie plujemy mikrocząsteczkami na siebie, to właśnie powoduje
wspomaganie tej słynnej odporności stadnej, jakkolwiek to brzmi. I tutaj znowu mamy maseczki, dystans, żebyśmy się nie uodporniali. Już nie mówiąc o czułości między ludźmi. W ogóle to masz może pojęcie, jak w tej chwili młodzież się poznaje, po jakich tych? Może to trzeba w spodniach wyciąć kawałek wolnego miejsca, skoro już po twarzy nie można się sobie spodobać. Bo jak oni to robią? Czy SMS-ami? Mają buźki w SMS-ach. No ale to przypomina trochę chiński model, bo wszyscy jednakowi. No tak to wygląda, że młodzież w tej chwili raczej się nie płodzi i są bardziej wirtualni, ale to znowu jest fragment większej całości, który można zaobserwować, więc podsumowując, te wszystkie elementy, które wymieniłeś, powodują, że odporność, albo tak, odporność stadna bardzo mocno idzie w dół i jeśli mamy o poziom bardziej zjadliwego zarazka, to on sobie bardzo łatwo radzi z tymi ludźmi. I powikłania, a szczególnie powikłania w takich ludziach, którzy mają już jakieś swoje problemy, mogą być bardzo poważne. I to, co się dzieje, i mówienie, że nic nie ma, to jest ewidentna bzdura, bo słyszymy o przypadkach naprawdę ciężkich, gdzie ludzie o słabej odporności, albo którzy po prostu mieli już coś swojego, no naprawdę są narażani na spustoszenie wręcz. Przy jeszcze... Jest. Od tak. Dziesiątków lat. No wspomniałem o tym i wszyscy o tym wiedzą i lekarze mądrzy też o tym wiedzą, że to nie jest żadna nowość, tylko że w tej chwili, jeżeli przeżywamy choróbsko w sposób bardziej wzmożony, no to jest wynik tych czynników, które przed chwilą w poprzedniej wypowiedzi wspomniałem, a być może jeszcze paru nie zauważyłem. Okej, jak ktoś jest mądrzejszy, ma jakąś wiedzę, niech dopowie w komentarzu. Super. Dla mnie bomba. Chętnie przeczytam i się przyglądnę temu. Także to musimy zwrócić uwagę na te zagadnienia. Że popatrz, często żeśmy wspominali na przykład o pracy mózgu, że ośrodek centralny zabiera z naszej energii metabolicznej w przybliżeniu około 80% jego produktu energetycznego. Jeżeli ten ośrodek centralny jest zajęty oglądaniem telewizji i tu umarł, tam umarł, ten się męczył, ten skoczył ze spadochronu, w międzyczasie zaraził się koronawirusem, piznął o ziemię i umarł na koronawirusa, no to kurde, no to ten mózg będzie zabierał tą energię. Pozostanie jeszcze trochę energii na trawienie czegoś, co jest niestrawne i po to właśnie między innymi wyprodukowano kwas ortofosforowy w Coca-Coli, żeby trawił za nas zamiast soków trawiennych, bo ten strach zabiera nam tą energię i tutaj już pod przeponą wszystko pracuje na obniżonych obrotach, czyli coś jak żarówka, która powinna na 12 voltach świecić, a jak wykańcza się akumulator w samochodzie, no to widzimy, że ta żarówka no niby świeci, tam coś się żarzy, ale już nie oświetli. No to takie porównanie musimy zrobić, że tutaj brakuje energii nawet na trawienie, a co dopiero na zasilanie układu odpornościowego. Przecież musimy wiedzieć, że to są ogromne pokłady energii, że wraz z krwią naszą rozprowadzają się takie czujniczki biologiczne, które zawiadują tym, co się dzieje, zwracają informacje na temat tego, gdzie jest zranienie, gdzie jest choroba, gdzie jest jakieś ognisko zapalne, coś się psuje i tak dalej. Mamy układ limfatyczny połączony z układem krwionośnym, który też musi być zasilany. To wszystko kosztuje. Jeżeli my będziemy mieli włączone telewizory, radia i będziemy czytać jakieś Onety i inne interie, i inne wiadomości typu alerty LGBT, no to będziemy cały czas zajęci tym i nie będziemy wzmacniać systemu odpornościowego. Wiem, że byś chciał, bo domyślam się, bo taki masz zawsze tryb prowadzenia tych rozmów, do jakichś rozwiązań dążyć. No oczywiście musimy dążyć do rozwiązań, czyli suplementować się przede wszystkim. I to naturalnie byłoby najlepiej. Ja tu jeszcze, wiesz, tak słuchając różnych informacji,
często pojawiają nam się lekarze, którzy mówią, są lekarstwa, są procedury i z Andrzejem Grabarzem mówiłem, jak to w Chinach opracowali też bardzo dobrą procedurę, tylko procedury są do poszczególnej jakby takiej jednostki chorobowej. I tutaj w tej chwili jest dosyć mocno dyskutowany ten lek oparty na hydroksochlorochinie. Mam tutaj otwarte, ale wiesz co, ja tam troszeczkę tej chemii liznąłem i tak patrzę się, jak to wygląda i co najbardziej mi się tutaj rzuca w oczy, wykazuje działanie przeciwmalaryczne, przeciwbólowe i przeciwzapalne, jest stosowana w leczeniu niektórych chorób na tle zapalnym oraz malarii. Patrząc się, tak tylko ja zrobię tło, patrząc się... Zdaje się, że jest to jakiś związek pochodna chininy, stosowanej wcześniej, zanim chemia stanęła na takim poziomie jak w tej chwili, i to był preparat z kory jakiegoś drzewa, jak dobrze sobie przypominam. Proszę poprawcie mnie. No tak, znane są te preparaty od lat i one są skuteczne, i większość lekarzy, którzy są uczciwi w wykonywaniu swojego zawodu, mówi nam o tym, że tak, że chinina, czyli co, tonik będziemy pić. Bo zdaje się, że z dostępnych mamy tylko w toniku Kinleya tą chininę zawartą. Czy będziemy biegać za tym po całym świecie, a najlepiej w Afryce podobno to dostać? Może dlatego Afryka nie choruje? Znaczy, ja tutaj chciałbym bardziej nawiązać do tego, że my mówimy o wirusie raczej bardziej opartym na grypie, bo to były takie koronawirusy. Do malarii raczej nie, no malaria to jest, raczej mi się kojarzy z krajami tropikalnymi, a nie z tym, co się dzieje tutaj, więc dla mnie to jest sygnał mówiący o tym, słuchajcie, bardzo prawdopodobne, że coś tutaj namieszano, no bo nie styka mi się to z dotychczasowymi, załóżmy, grupami tych wirusów. Ale to jest jakby dla wirusologów, dla ludzi, którzy siedzą w tym temacie. Bardziej ważne jest przejście do tej profilaktyki oraz do być może funkcjonowania tego podziemia, które jest taką przyszłością najprawdopodobniej. I teraz to, co na początku powiedziałeś, żeby to nie była sytuacja taka, że przeogromne pieniądze będzie trzeba płacić za to, że ktoś raczy ci zastosować jakąś terapię, tylko być może trzeba będzie za pomocą tamtamów, rozmów, jakby podpowiedzi, dobrych praktyk, no, wypracować sobie zestaw obowiązkowy, który będzie w domu w razie czego, żeby stosować to w prosty, łatwy sposób, czyli zielarze, naturoterapeuci. No, to jest chyba czas dla nas, żebyśmy wiedzieli o tym, co zrobić, gdy. Takie wezwanie do zielarzy, no tak, oczywiście. Także do tego, żeby dzielić się swoją wiedzą, bo nie każdy może przyjechać do gabinetu, czy tam do mieszkania, zostawić parę stówek, za torebkę ziół i poradę. Być może mieszka w tej chwili gdzieś, skąd nie może wyjechać, na przykład z Anglii czy z Nowej Zelandii, i zechciałby sobie pokombinować samemu. Czas najwyższy popatrzeć tak na tą wiedzę swoją własną i nie traktować jej jak wiedzę hermetyczną, tylko zacząć się nią dzielić. Natomiast usługę oczywiście jak najbardziej zostawić. I tu apel do tych wszystkich, którzy ewentualnie mają sprawdzone sposoby na to, żeby złagodzić objawy, czy też wyleczyć jakieś choróbstwo, żeby się tą wiedzą po prostu dzielili. Już jest ten trend i bardzo fajnie. Natomiast skoro wspominasz o ziołolecznictwie, dobrze jest wiedzieć o tym, że wszystkie zioła, przyprawy, które są w obrocie handlowym, nie mogą być sprzedawane, jeśli nie podlegały wcześniej konserwacji lub naświetleniu chociażby. Więc one tracą część swoich właściwości. I tu z powrotem, mimo krytyki, zachęcam do balkonowego ogródka, do założenia takiego ogródka, gdzie no, chociaż parę tych ziółek będzie, bo ta profilaktyka, ponieważ ona się rozkłada w czasie, jest bardzo często przez nas ignorowana i nawet ja to przecież ignorowałem, a jeżeli porównamy to do choroby takiej wypadkowej, na przykład jak złamanie,
to profilaktyką jest uwaga, a później już złamanie, jak już następuje, no to przecież jest trudno to wyleczyć. Więc ja bardziej bym naciskał na profilaktykę i suplementację, natomiast w momencie, kiedy już występuje choroba, bo czasami tego no nie można uniknąć, bo ktoś może być w permanentnym stresie i będzie słabo wtedy, no to rzeczywiście musimy mieć dostęp do takich, do takich specyfików. Ta substancja, którą wymieniłeś, podobno nie jest jedyna. Mało tego, system zorientował się, że my jesteśmy w stanie leczyć się sami za nieduże pieniądze, zaznaczmy jeszcze, więc zaczął wycofywać nie tylko wiadomości, tylko są braki po prostu tego specyfiku w aptekach i w hurtowniach nawet. Więc widzimy, że to jest po prostu otwarta wojna z ludzkością. Bo nawet na wojnie, wiesz, jak ludzie byli pokrzywdzeni jakimś tam sposobem, to były szpitale polowe, gdzie ich zabierano i próbowano w zależności od stanu doprowadzić do użyteczności, do jakiegoś zdrowia albo odesłać ich z powrotem do domu. Względnie dobijano, no też mamy taką niechlubną historię, też trzeba popatrzeć na całość. A w tej chwili już nawet tego nie ma. Musimy nazwać to oficjalnie wojną. I wiem, że może nam zabiorą monetaryzację, może to będzie dla tych, którzy na programie Sony zwrócili mi na to uwagę. Może byłoby to rekompensatą, że w tej chwili na tym programie prawdopodobnie wyłączone zostaną nasze korzyści. Ale musimy powiedzieć to otwarcie. Traktuje się nas w tej chwili gorzej niż ludzi, którzy walczyli na frontach. Nie oceniając, czy to było dobre, czy złe. Patrzymy tylko na ten fragment rzeczywistości. Przynajmniej tam mieli szpitale polowe i dostali cokolwiek, żeby, chociażby nadzieję. A nam nie, nam się nawet nadziei nie daje. I chciałbym wrócić do tego tematu, który zapoczątkowałeś, a nie rozwinęliśmy, szczepienia. Szczepienie, po pierwsze, to szczepienie, które nam się proponuje, nie jest szczepionką. Nie zgadza się to z definicją. To jest eksperyment medyczny, w dodatku oparty na genetyce. I na nic mi to pocieszenie, które słyszę z mainstreamu, że prace nad takimi rozwiązaniami rozpoczęły się lata temu, dekady temu. Co mi z tego, jak nie zostały zakończone? I w tej chwili trwa eksperyment medyczny, a według konstytucji, no bez zgody naszej nie powinniśmy podlegać eksperymentom medycznym. Stąd między innymi zapotrzebowanie na reklamę, na szczepienia. Bo gdyby były przymusowe, to nie trzeba by byłoby reklamy. To po pierwsze. Po drugie, szczepionka, nawet gdyby była szczepionką w rozumieniu definicyjnym, to nie jest lekarstwem. Nigdy nie było. Jest to specyfik medyczny, ale nie jest lekarstwem, nie w tym sensie. Więc nie możemy upatrywać tutaj jakiegoś ratunku. Zwłaszcza, że mainstream podaje nam coraz to świeższe wiadomości, że tu, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jakaś nowa odmiana, brytyjska, świńska, ptasia, afrykańska, też słyszałem, że w Afryce szerzy się jakiś inny wirus z kolei, no to będą nam podawać te mutacje i jednocześnie mówiąc, że to jest szczepionka, czyli okłamując nam, nazwijmy to dużymi literami, powiedzmy sobie, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo na dużą skalę, wprowadzanie w błąd społeczeństwa. Właściwie to Trybunał Stanu i szafot powinien być za coś takiego. W tym momencie, jeżeli występują jakieś inne odmiany, czy też mutacje, no to te szczepienia w ogóle nie są skuteczne. Nawet jeśli byłaby to szczepionka. A nie jest. Więc ani nie jest skuteczna, ani nie będzie nigdy skuteczna. Więc jeżeli ktoś chce popełnić samobójstwo, to proszę bardzo, każdy ma do tego prawo, chociaż ja często uprzedzam, że konsekwencje energetyczne odebrania sobie życia są dość nieprzyjemne. Temat na czasie, temat trudny. Myślę, że wnioski większość widzów już ma dawno poukładane i wysnute. Myśmy dołożyli kawałek kolejnej interpretacji. No cóż, podziemie wirusowe myślę, że będzie się rozwijało.
trzeba szukać takich właśnie dobrych dusz, zielarzy. Myślę, że powrót do takiej sytuacji, kiedy rodzina miała takiego jednego znajomego, który miał więcej wiedzy i potrafił się tą wiedzą podzielić, to jest też taka formuła. Szanujmy tych lekarzy, którzy są otwarci, którzy chcą coś zrobić. Może przy większej ilości te ceny też nie będą takie zaporowe. Dbać o siebie. Ja tutaj sobie pozwoliłem przypomnieć taką piosenkę Don't Worry, Be Happy. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak. I to jest chyba takie motto najważniejsze. W tym całym cyrku trzeba mieć zdrowy, taki spokojny umysł i umieć odpuścić sobie, zdystansować się. No bo życie to nie tylko jest śledzenie komunikatów, tylko po prostu skupienie się na tym dniu bieżącym, na wzajemnych relacjach, po prostu na życiu. To ja mam propozycję dla naszych widzów. Po zakończeniu programu, poczekajcie na końcówkę, bo jak już dotrwaliście do tego momentu i poczekacie, aż się sam program zakończy, to my wtedy mamy lepszą propagację tych wiadomości przez YouTube'a, czyli zachęcamy do oglądania do końca. I jak już się zakończy, to puśćcie sobie tą piosenkę Don't Worry, Be Happy i potańczcie, pooddychajcie wcześniej parę oddechów głębokich z przytrzymaniem i pocieszcie się trochę, poskaczcie w miejscu. Nawet zamknijcie się w kuchni albo w pokoju, żeby nikt nie widział, kto się wstydzi pląsów swoich, czy też braku koordynacji, jeśli tak uważa o sobie, ale pobawcie się. To zdecydowanie lepiej wpłynie na wasz układ odpornościowy, niż włączenie jakiegokolwiek odbiornika poza naszym. Chociaż nie wiem, różne są opinie. Nawet jeśli kosztem oglądania naszego kanału będą się więcej bawić i tańczyć, to na zdrowie. Tak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do widzenia. Dzięki, hej.